Witam Państwa serdecznie, ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to jest gorące pytanie w telewizji w Polsce.pl. Znów wokół kwestii praworządności, rozmawiamy o tym już od dłuższego czasu, bo ten spór się wciąż toczy. No i będziemy się zastanawiali nad tym, czy on jest toksyczny dla dalszej integracji Unii Europejskiej, czy więc w polskie i węgierskie weto zapowiedziane przez oba kraje może posłużyć do wymuszenia pewnych reform w europejskiej wspólnocie. No i czy należy w ogóle rozmawiać o polexicie, bo to także pojawiło się i stało się przedmiotem pewnego wewnętrznego sporu w Polsce i nie tylko. A moim gościem jest Paweł Musiałek, dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj właśnie zaczęto oceniać komisję von der Leyen, bo to dokładnie rok minął chyba bodajże wczoraj, rok od powołania tej komisji. No i w sumie ten rok, można powiedzieć, był naznaczony sporami. Spór o budżet, spór o fundusz odbudowy, spór o praworządność. No, co poza tym udało się osiągnąć komisji w tym okresie, czy w ogóle... Właśnie w kontekście praworządności nie jest troszeczkę tak, że Unia jest zajęta sama sobą i w zasadzie cała reszta została odsunięta gdzieś w tło? Przede wszystkim ten rok był naznaczony tematem COVID-u i ten temat oczywiście absorbował nie tylko państwa członkowskie, ale i unijne instytucje. Na samym początku Komisja Europejska spotkała się z krytyką, że nie zareagowała odpowiednio szybko. Później te działania już były, bym powiedział, bardziej widoczne i faktycznie nawet teraz mamy taką, najdługo będziemy w pierwszy efekt tej skoordynowanych działań, bo te szczepionki, które mają trafić do Polski, one też trafią między innymi też przez to, że negocjowała je właśnie też Komisja Europejska. Więc tutaj ten, można powiedzieć, że komisja dużą część wysiłku na ten temat poświęciła. Natomiast oczywiście w tle tej dyskusji covidowej były nie tylko zabiegi o środki medyczne, ale przede wszystkim dyskusja na temat tego dodatkowego funduszu antycovidowego. I uważam, że jest dużym sukcesem to, że udało się go wynegocjować. Dla Polski też te negocjacje do pewnego momentu przebiegały dość pomyślnie. To jest sukces, ponieważ udało się pogodzić pewne spory między północą a południem, spór, który jest fundamentalny dla zrozumienia, co się dzieje w Unii Europejskiej. Natomiast okazało się, że ten kompromis, który został zawarty i który odnosił się do tego, że został powołany właśnie fundusz głównie po to, żeby wesprzeć kraje południa Europy, które raz, że borykały się z tą poważną falą pandemii w znacznie większym stopniu niż kraje północy, no a po drugie pamiętamy, że od 10 lat te kraje są w takiej stagnacji gospodarczej. W zasadzie od 10 lat można powiedzieć, że te kraje się nie rozwijają. Mówi się o straconej dekadzie, straconym pokoleniu, dużym bezrobociu i okazało się, że ten kompromis, w którym dużą rolę odgrywały Niemcy, bo to one przeszły z tego obozu właśnie krajów północy, które broniły się przed tym, żeby te środki na południe skierować, zgodziły się na ten duży transfer pieniędzy. Ten kompromis okazuje się wcale nie być taki trwały. Ja teraz się przejść do już tej kwestii praworządności, bo tak naprawdę w tle tego sporu o to polsko-węgierskie weto jest dzisiaj spór między północą a południem Europy. Znaczy Holandii na przykład jest to dosyć na rękę. Gdyby ten fundusz odbudowy został zablokowany, to Holandia nie byłaby zbyt zasmucona, podobnie jak reszta oszczędnej czwórki. Otóż to i to jest bardzo wygodna sytuacja dla Holandii, która została zmuszona do tego, żeby po prostu zgodzić się na ten fundusz antycovidowy, dlatego że bardzo mocna była presja ze strony unijnych urzędników, ale też poszczególnych państw, również Niemiec, i Holandia zgodziła się, no ale teraz dostrzega pewne okno możliwości. My zgodziliśmy się w lipcu na pewien zapis dotyczący praworządności, który był zapisem bardzo rozwodnionym, można powiedzieć takim, który nie stwarzał dużego ryzyka, że może być groźny dla Polski. I to było pójście, można powiedzieć, w stronę tych państw oszczędnej czwórki, które
potrzebowały takiego jasnego sygnału do wewnętrznej opinii publicznej, że zobaczcie, co prawda zgodziliśmy się na transfer pieniędzy, zgodziliśmy się na to, że będziemy dorzucać się do krajów południa, ale w zamian wywalczyliśmy warunkowość i właśnie wpisaliśmy tą praworządność do tych uzgodnień. No i dzisiaj, kiedy okazało się, że Parlament Europejski, który jest no takim najbardziej, można powiedzieć, taką instytucją, która najostrzej tutaj zabiega o to, żeby ta warunkowość była jak najsilniejsza, jak najbardziej realna, no to te kraje północy, a przede wszystkim Holandia, wyczuły swoją szansę i dzisiaj bardzo cieszą się z tego powodu, że ewentualny ciężar czy ewentualny koszt wizerunkowy zatrzymania tego funduszu antykowidowego będzie leżał na Polsce czy na Węgrzech, a nie na Holandii. Więc tutaj holenderscy politycy zacierają ręce. No i to, że Holandia akurat odgrywa w tym sporze dużą rolę, moim zdaniem potwierdza też ta niedawna decyzja parlamentu holenderskiego, który właśnie podkreślił jeszcze, który Holandia wytoczyła tutaj spór Polsce w Trybunale Sprawiedliwości, aby dodatkowo pokazać się jako właśnie to państwo, które jest w największym stopniu dba o te liberalne wartości i jest jakby na czele. No więc dzisiaj tak naprawdę mało kto ten kontekst dostrzega. Ja uważam, że jest absolutnie fundamentalny, żeby zrozumieć całą tą dyskusję na temat potencjalnego weta. No i już się pojawiły zresztą takie doniesienia, że Komisja Europejska szuka jakiegoś sposobu obejścia tego weta, że można myśleć o jakimś mechanizmie wzmocnionej współpracy. To zresztą istnieje taki mechanizm w prawie unijnym, niedawno wprowadzony. Mamy też możliwość jakichś umów międzyrządowych. Tu mowa jest także o gwarancjach, jakich narodowych gwarancjach dla pożyczenia tych 750 miliardów euro na rynkach finansowych. No, myśli się o obejściu. Czy to jest taktyka taka negocjacyjna, próba wywarcia presji na Polskę i na Węgry, czy to są jakieś realne możliwości? Ja uważam, że póki co jest to bardziej strategia negocjacyjna. Nie wykluczałbym, że oczywiście, jeżeli by to weto zostało faktycznie przez Polskę podniesione, bo na razie mamy, podkreślmy, groźbę weta, to ten szczyt Rady Europejskiej się odbędzie dopiero 10 grudnia i wtedy dopiero zobaczymy, jak czy uda się osiągnąć kompromis. Jeżeli okazałoby się, że to weto faktycznie będzie miało miejsce, no to wówczas pewnie dyskusja na ten temat się rozpocznie. Ale ja bym chciał podkreślić, że powołanie tego funduszu antykowidowego za pomocą obejścia instytucji unijnych i wprowadzenia go poprzez umowę międzyrządową, czyli niejako, można powiedzieć, obok prawa unijnego, będzie niezwykle trudne, ponieważ jeżeli Komisja Europejska proponowała powołanie funduszu antykowidowego, no to głównym założeniem było to, że ona swoją wiarygodnością i wiarygodnością Unii Europejskiej jako dużego podmiotu właśnie pozwala rynkom finansowym ocenić te pożyczki jako relatywnie bezpieczne. No i tutaj korzyść, jaką Unia dawała, jest to, że to oprocentowanie tej pożyczki było bardzo niskie. No w przypadku, kiedy już te pożyczki nie będą szły na konto całej Unii Europejskiej, tylko będą zawierane na mocy umowy międzyrządowej, no to jest to dużo bardziej skomplikowany mechanizm. Też nie wiadomo, jak rynki finansowe to ocenią, tą wiarygodność. I podejrzewam, że też to oprocentowanie może być wyższe, więc to nie jest rozwiązanie, które jest tak łatwo wdrażalne, jak to się przedstawia. Więc uważam, że na pewno Komisja zrobi wszystko, co tylko w jej mocy, aby jednak nie wyprowadzać ten fundusz antykowidowy poza instytucje unijne, chociażby też z tego powodu, że w takim wariancie międzyrządowym rola Komisji Europejskiej jest wówczas bardzo ograniczona. Wtedy kluczową rolę będą odgrywały państwa członkowskie i Komisja jako ta instytucja, która nie tylko dba o jakby swoiście rozumiany proces integracji europejskiej, ale też o swoją rolę w tym procesie, na pewno nie będzie przychylać się do tego, żeby wyprowadzić to uzgodnienia do tych międzyrządowych ram. No i polski rząd nie jest tego świadomy i dlatego to weto, którym grozi, jakby zawiera tą kalkulację. Zresztą też podkreślmy, no polski rząd też nie traktuje tego weta jako coś, co byłoby najbardziej dla Polski korzystną okolicznością, tylko jest to pewien rodzaj nacisku, pewien element strategii negocjacyjnej, a takim optymalnym wariantem byłoby to, żeby po prostu wrócić do tych uzgodnień z lipca. A nawet jeżeli się tego nie uda zrobić w 100%, to przynajmniej, żeby ta warunkowość została tak przeformułowana, aby
no, realnie nie groziła Polsce i żeby nie było takiej przestrzeni, gdzie można by było dokonywać pewnej swobodnej interpretacji. Bo ja podkreślę, że to nie jest tak, że Polska się w ogóle nie zgadza na warunkowość. Konrad Szymański, który odpowiedzialny jest w rządzie za te relacje z instytucjami unijnymi, podkreślił bardzo wyraźnie na posiedzeniu Rady, że Polska jakby popiera to, żeby kraje unijne przestrzegały tych traktatowych wartości, które są tam zapisane. Natomiast Polska ma wątpliwość co do tego, że to uzgodnienie z parlamentem daje dużą przestrzeń do interpretacji, jak będziemy dalece interpretować tą praworządność. To jest znaczy nie, no bo przede wszystkim tworzy chyba pewne, no, upolitycznia kwestię praworządności, przenosi ją ze sfery czysto prawnej do sfery politycznej. No bo już słyszeliśmy takie wypowiedzi polityków różnych europejskich, że Unia Europejska to jest wspólnota demokracji liberalnych. Co jest demokracją liberalną, ustalamy my i następnie decydujemy, kto się wpisuje w ten kadr, czy nie. Znaczy to są kryteria polityczne, zawsze są arbitralne i mogą się zmieniać z biegiem czasu. No, zgadzam się. Ja uważam, że największym problemem w tej dyskusji jest to, że oczywiście wszystkie kraje unijne, w tym Polska, zgadzają się co do pewnego katalogu wartości, który jest napisany w traktacie założycielskim. Artykuł numer 2 wymienia te wartości. Podkreślmy, tam jest nie tylko praworządność, ale są też zasady równości, zasady demokracji, zasady lojalnej współpracy między państwami, co też oczywiście powinno wywoływać pytanie, czy na przykład realizacja takiego projektu jak Nord Stream 2 respektuje tą zasadę, czy nie. Natomiast oczywiście podstawowym problemem jest to, że my zgadzamy się co do tych wartości, natomiast niekoniecznie zgadzamy się z ich interpretacją. I wszystkie poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej inaczej, można powiedzieć, ustawiają ten punkt równowagi między na przykład wolnością a równością. I jakby próba wypracowania jakiegoś jednego modelu, w którym będziemy mieć dokładną interpretację płynącą z Brukseli, jak dokładnie interpretować zasadę wolności, demokracji, wolności w sytuacji, w której poszczególne kraje członkowskie różnią się co do tego, jest absolutnie krokiem wstecz, który będzie powodował napięcia i będzie osłabiał sympatię wobec procesu integracji europejskiej, bo dla wielu ludzi, którzy żyją w Unii Europejskiej, postrzegali Unię przez pryzmat swobody handlu, swobody przemieszczania się, pewnych korzyści gospodarczych. Unia Europejska zacznie się kojarzyć jako taki policjant, który sprawdza, czy mój sposób życia, mój sposób funkcjonowania, rozumienia tego świata i systemu politycznego jest zgodny z tym, jak go interpretują ludzie w Brukseli. I to jest bardzo niekorzystny proces, podkreślmy, nie tylko dla Polski, ale dla całości procesu integracji europejskiej. No bo właśnie pytanie jest takie, co pozostanie po tym sporze. To znaczy tu wiele zostało powiedziane, padły bardzo ostre sformułowania, szczególnie także w mediach różnych, gdzie między innymi padły propozycje, że trzeba wyrzucić Polskę i Węgry, zwłaszcza, że nie są potrzebne. Co po tym wszystkim pozostanie dla integracji europejskiej? Na ile to jest toksyczne? Nawet jeżeli ten spór da się jakoś rozwiązać. Ja wierzę w to, że na dzisiaj ja bym postawił jednak więcej pieniędzy na to, że tutaj będzie wypracowany jakiś kompromis, dlatego że patrząc na historię integracji europejskiej, zawsze w sytuacjach, w której mieliśmy groźbę weta, jakoś te kraje udały, kraje, które wetem groziły lub nawet to weto zastosowały, później spotkały się z otwarciem na negocjacje i tak było chociażby w przypadku Irlandii, która, przypomnę, w referendum odrzuciła traktat i później ten traktat został delikatnie zmieniony po to, żeby właśnie wyjść naprzeciw Irlandii. Taka sytuacja miała miejsce po referendum przecież w Holandii, nomen omen, i Francji. Te dwa kraje odrzuciły traktat konstytucyjny w referendum i również później ten traktat inaczej wyglądał, ten traktat lizboński już był zmodyfikowaną wersją, więc widzimy, że w historii integracji europejskiej weto nie jest czymś absolutnie niespotykanym. To jest oczywiście rzadko używany instrument, natomiast jest taką bronią ostateczną. Więc jeżeli faktycznie udałoby się dojść do tego kompromisu, to wierzę, że udałoby się to jakoś, powiedzmy, uklepać i po prostu wrócilibyśmy do mniej więcej business as usual. Natomiast jeżeli faktycznie to weto zostanie zastosowane, no to pewnie ten spór się przyciągnie na kolejne miesiące i Polska z Węgrami... Niestety tu musimy postawić kropkę, proszę zachować tę myśl, zresztą będę ją jeszcze drążyć w drugiej części, na którą państwa bardzo serdecznie zapraszam po przerwie.